nasi ostatni goście w związku z premierą książki Zwierzak, spowiedź policyjnego przykrywkowca, którą miałem okazję i przyjemność napisać razem z moim redakcyjnym kolegą Mateuszem Baczyńskim. A głównym bohaterem tej książki jest Jurek Zwierzak. Dzień dobry, panie Jurku. Cześć, Jurek. Mamy chwilę o tym, żeby opowiedzieć. Nie będziemy opowiadać o naszej książce. Jurek, ty jesteś człowiekiem trochę, jak ja to mówię, troszkę z innego świata, który się z innej perspektywy trochę temu światu przyglądał. Wszystko jest związane z tym, że uprawiałeś naprawdę bardzo dziwny zawód, jeśli pozwolisz, że tak go nazwę. Byłeś policyjnym przykrywkowcem przez wiele lat. To jest człowiek, który, można tak powiedzieć po prostu najprościej, że zawodowo udaje, to znaczy człowiek, który musi na przykład udawać przestępcę, no ale cel jest taki, żeby oczywiście tych przestępców na końcu zamknąć do więzienia. Czy porównanie do aktorstwa jest dobrym porównaniem? Tak, bardzo dobrym porównaniem, tylko że to jest, ten zawód jest praktycznie tak stary, jak stare są inne zawody, bo już w czasach antycznych wprowadzano wybranych żołnierzy do wrogich armii. W książce Sztuka wojny Sun Tzu to bardzo dobrze opisuje, Niccolò Machiavelli w książce Książę też opisuje o wprowadzaniu obcych żołnierzy, czy wręcz swoich agentów w obce szeregi, żeby działać destrukcyjnie, infiltracyjnie od wewnątrz, więc to taki... Może tak to teraz wygląda, bo tak to wyszło i artykuły w gazetach i filmy i to i tamto, więc tak to troszkę wygląda, jakby to było coś nowego. To nie jest nic nowego. To jest zawód stary jak świat. Od początku to było stosowane. Infiltracja, rozpracowania wrogich elementów, zdobywanie informacji przed bitwą. To wszystko było robione. Lubisz mówić o tym zawodzie poprzez takie hasło, należy rozkochać i zdradzić. Bo to jest taka prawda, bo wchodząc w grupę, infiltrując, czy to jest fachowo nazywa, to się ofensywne metody pracy operacyjnej. Bo pracuję operacyjnie w ramach operacji specjalnej, wykonując czynności operacyjne w ramach ofensywnych metod pracy operacyjnej. Moje zadanie jest wejście w grupę, infiltracja tej grupy, zdobycie operacyjnie dowodów procesowych, żeby one się w sądzie utrzymały w ten sposób. Ale to na tej zasadzie, że muszę tych ludzi, czy figuranta głównych, czy jego kolegów sobie, no mówiąc tak slangowo, rozkochać. Czyli oni muszą, ja nie muszę ich lubić. Dla mnie to są obojętni wrogowie na tą chwilę, a oni muszą mnie polubić, we mnie się zakochać, otwierać się przede mną, rozmawiać, wprowadzać swoje interesy, otwierać się. No, na końcu tego wszystkiego, tej drogi operacji specjalnej, niestety jest, jakby to nie nazywał, zdrada, czyli rozkochaj. Porzuć i zdradzić. Kilkukrotnie udawałeś zabójcę na zlecenie. To takie już naprawdę graniczne akcje. Przez twoi przełożeni zdecydowali, że przez rok będziesz przebywał w grupie przestępczej Krakowiaka, jednego z największych gangsterów lat 90. Musiałeś w tej grupie utrzymać się przez rok, udając kumpla Krakowiaka i innych gangsterów. Co w tej akcji było najtrudniejsze? Może jak ktoś na to z boku patrzy, to pewnie wszystko było trudne, ale od środka to generalnie nie było aż tak trudne. Było kilka trudnych elementów, między innymi w kasynie spotkanie z prokuratorem, którego mi przedstawiono, gdzie po raz pierwszy tak zaczęły mi drżeć uda, mięśnie, że nie do opanowania ten stres i strach miałem, o co tutaj chodzi. I to jest generalnie strach przed dekonspiracją? Tak, bo tak u nas jest procedura zatwierdzania operacji specjalnych, czyli komendant główny, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i prokurator krajowy, czy jak to się tam wtedy to stanowisko nazywało, krajowy czy generalny, nieważne, tak to idzie, w takiej idzie kolejności. I to później nadzoruje prokurator kręgowa, czy jakby to tam już nazwał. I na którymś etapie człowiek nie wie, gdzie nastąpił przeciek. To tak, jest taka obawa, jak przy Starachowickiej sprawie, gdzie nastąpił przeciek. No, miało być wszystko szczelne, ściśle tajne, przed przeczytaniem spalić, tak tajne, a był przeciek jednak. I tutaj też były takie obawy u Krakowiaka, że nie wiadomo co, gdzie, jak i dlaczego. I to jest najgorsze. Jak mi tutaj przedstawiono prokuratora, no to naprawdę mi siadły nogi. No. Nie wiedziałem, czy ja stamtąd wyjdę, czy w ogóle. A oni sobie śmichy, chichy. Po prostu on tam przychodził grać i tyle. No. Akcja zakończyła się pełnym sukcesem. Udało się
powstrzymać dalsze działania gangu Krakowiaka i ci ludzie poszli siedzieć. O tej historii opowiadamy w książce. Mateusz, powiedz proszę w naszym wspólnym imieniu, jakie to uczucie pracować i pisać książkę i słuchać człowieka, o którym usłyszeliśmy, że był przez rok w gangu Krakowiaka, który odgrywał rolę zabójców na zlecenie i który no, naprawdę miał przeciekawe życie. No tak, no to w ogóle historia życia Jurka jest absolutnie niesamowita. W zasadzie tak jak nieraz sobie mówiliśmy o tym, że w zasadzie można by było kilka różnych żyć i kilka różnych osób tymi historiami obdzielić. No dla mnie z jednej strony właśnie niesamowite było to, że ta zimna krew Jurka, tak? To znaczy to, że on rzeczywiście przenikał do tych zorganizowanych grup przestępczych. Miał do czynienia z ludźmi, którzy mordowali, łamali ludziom kolana, niszczyli życia, a on nie dość, że w tym wszystkim musiał się odnaleźć, to jeszcze musiał się z tymi ludźmi polubić i jeszcze na końcu posłać ich za kratki, więc z punktu widzenia no, po prostu człowieka, który z tym nie miał do czynienia, to się wydaje zupełnie ekstremalnym doświadczeniem. A druga kwestia, no to też ten aspekt psychologiczny i taki osobisty, tak? Czyli to, że no, Jurek miał normalnie rodzinę, a jednocześnie to jego życie wyglądało tak, że jechał na przykład na akcję, jego żona nie wiedziała, czy nie będzie go dzień, dwa, rok, miesiąc, co jest, czym się zajmuje, co aktualnie robi, a jednocześnie zdawała sobie sprawę z tego, jak bardzo niebezpieczna jest ta jego praca, więc poznanie w ogóle życia policjanta pracującego pod przykryciem, zarówno od tej strony zawodowej, jak i od tej strony prywatnej, to było niesamowicie ciekawe. Jurek, pracowałeś na kilku tożsamościach, miałeś różne nazwiska. No, właściwie przez kilkanaście lat w głównej mierze udawałeś kogoś, kim nie byłeś. Wybacz prostotę tego pytania, ale jak tak żyć, żeby nie zwariować? Ja może dodam tylko jedno zdanie dotyczące wcześniejszej opowieści, że trochę na wyrost w tym gangu Krakowiaka ze mnie się robi aż tak, takiego bohatera, ale szacunek jest dla oficera, który z Centralnego Biura Śledczego z Katowic, zarządu katowickiego, który mimo wcześniejszych na jego zleceń zabójstwa nie ugiął się, dokończył sprawy do końca. A co zespołowe, jak to zwykle w policji? Jak to tak. I doprowadził do końca i wyszło tak, jak wyszło. I szacunek dla innych oficerów operacyjnych pracujących przy tej sprawie. A tutaj, proszę przypomnieć, pytanie było. Aspekt psychologiczny, jak być policyjnym przykrywkowcem, pracować równocześnie na kilku życiorysach, mieć kilka życiorysów naraz i, no i nie zwariować. Tak, jest to problem, bo razy zdarzało się tak, że jadę z jednego miejsca w kraju czy miasta do przeciwległego i po drodze gdzieś się spotykamy na parkingu leśnym, czy gdzieś tak, zmieniam samochód z tej operacji na tą, do której będę jechał. Dokumenty, coverman, czyli prowadzący jeden z tej operacji, zabiera mi dokumenty te, które do tej pory miałem. Drugi coverman, który będzie od tej chwili moim prowadzącym, daje mi nowe dokumenty. Ja sobie siadam tam w spokojnie i sobie podświadomość wtłaczam, kim od tej chwili jestem, czyli jestem kimś drugim człowiekiem, żeby się nie pomylić. Aczkolwiek też mi się raz zdarzyło pomylić, bo w banku podpisywałem dokumenty bankowe tam przy operacjach finansowych i właśnie w takiej sytuacji, że do 12 byłem tym i tym, a idąc do banku tam po południu byłem już kim innym i z rozmachu zacząłem początek zdania i na Jerzy i nazwisko z tej pierwszej operacji. No i poprosiłem panią kasjerkę o drugi dokument do podpisu w tej operacji bankowej. A co pan jest z tego nazwiska? Mówię, nie, ale rozmawiałem z przyjacielem, on miał jakieś tam problemy i odruchowo pojechałem. No mówi, co pan, no ale na szczęście miałem przy sobie komplet dokumentów, prawo jazdy, dowód osobisty i paszport, bo tam jechałem gdzieś dalej, więc pani sprawdzała jeszcze razy, czy to jestem na pewno ja, ale się udało. Ale tak to wyszło odruchowo. I sam później byłem zdziwiony, mówię, jak przecież sobie podświadomość tłaczałem, jestem tym, tym. A jednak poszło nie tak. No. Mateusz, na koniec mój głos, przepraszam bardzo, to skutki COVID-u. Największy sukces, że udało nam się Jurka zaprosić do tego projektu.
Tak, no zdecydowanie, bo no nie ma co ukrywać, że nie było to wcale proste. Z Jurkiem poznaliśmy się przy okazji naszej pierwszej książki o antyterrorystach, no ale wtedy no, tylko dał się namówić na rozmowę o tym okresie pracy w AT. No ale no, jak po tym pierwszym wywiadzie, tak już wyszliśmy sobie na zewnątrz, na tego przysłowiowego papieroska i zaczęliśmy rozmawiać i Jurek trochę nam uchylił rąbka tajemnicy na temat tego, co robił po służbie w AT, czyli na temat pracy w przykrywkach, to oczywiście oczy nam się zaświeciły i już wiedzieliśmy doskonale, że to jest ten temat, którym chcielibyśmy się zająć w następnej kolejności. No i cóż, no, cieszymy się, że Jurka udało się namówić. I od dzisiaj ta książka w księgarniach, Zwierzak, spowiedź policyjnego przykrywkowca. Zachęcamy Państwa bardzo do lektury. Jurek, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. Mateusz, Tobie również. Dzięki. Państwu również bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i oddaję z trudem, ale jednak się udało głos Iwonie Kutynie. Onet, rano wiem, przed nami. We'll be right back.